Witajcie w dniu szóstym. Mam dla was dobrą wiadomość. Dotrwaliście już do dnia szóstego. Bardzo się cieszę. Wczoraj było dość intensywnie. Dzisiaj popracujemy troszeczkę spokojniej nad naszym centrum. Będziemy wzmacniali mięśnie, które pozwalają trzymać nasze centrum wyprostowane tam, gdzie być powinno. Popracujemy ze środkiem ciężkości tak, żeby on się ustawiał na płaszczyźnie podparcia. Najlepiej, jak to jest dla nas możliwe. Więc zaczynamy. Zaczniemy od kociego grzbietu. Stań na czworaka. Ustaw ręce pod barkami, kolana pod biodrami i spokojnie zaczniemy od wdechu do brzucha i powoli wydech. Wypnij plecy mocno w górę, natnij przeponę, natnij pośladki i zmień kierunek. Wdech. I wydech. Mocno wdech. I wydech. Poczuj, jak wszystkie twoje stawy kręgosłupa pracują. Jak się otwierają. I zamykają. Jak twój oddech współpracuje z ruchem. Weź głęboki wdech do brzucha. Otwórz brzuch. I wydech, zamknij brzuch, ściśnij przeponę, pośladki, ponownie zmień kierunek, wdech i wydech. Teraz zmienimy ćwiczenie. Przesuń ręce lekko do przodu. Pewnij się, że czujesz się stabilnie, wygodnie. Teraz będziemy podnosić do góry wyprostowaną nogę i opuszczać klatkę w dół. Wracamy i zmiana. Opuszczamy, prostujemy nogę, wracamy. Opuszczamy klatkę, prostujemy, wracamy. Wzmacniamy mięśnie pośladkowe, rozciągamy tył uda. Jednocześnie pracujemy nad klatką, nie zapomnij o oddechu. To pomoże nam poprawić koordynację, wzmocnić trochę ręce. Wzmocnić mięśnie pośladkowe. Jednocześnie dajemy informację do naszego mózgu, że nasze mięśnie kurczowo-goniowe mogą aktywnie się rozciągać, kiedy reszta ciała pracuje. I jeszcze dwa ruchy. Pamiętaj o oddechu. Ostatnie powtórzenie. I wróć. Weź teraz spokojny oddech. I wydech. Zostań w tej pozycji. Teraz popracujemy nad tym, żeby otworzyć boki naszego ciała. Czyli będziemy przechodzili rękoma do boku. Miednica zostaje w tym samym miejscu mniej więcej. Otwieramy bok. I wracamy. Przechodzimy na drugą stronę. Otwieramy lewy bok. I wracamy. Kilka kroków. Rozciągamy bok. Jednocześnie wzmacniamy mięśnie skośne brzucha. Dajemy informację do naszego kręgosłupa, że jest bezpieczny w trakcie skłonu w bok. Nasze cztery kończyny są podparte. Mamy tak zwany zamknięty łańcuch kinematyczny. Wszystko jest bezpiecznie, a z drugiej strony pobudzamy zakres ruchu. Uczymy nasz mózg, że możemy zrobić skłon w bok. W bezpieczny sposób otworzyć przestrzeń pomiędzy żebrami a biodrem, tak żebyśmy mieli więcej miejsca na oddech. Pamiętajmy o tym oddechu, żeby on był cały czas z nami. Jeszcze po jednym razie w każdą ze stron. I ostatni raz. Pamiętaj, żeby zrobić to w swoim tempie i w swoim zakresie, tyle ile możesz. Teraz zmienimy trochę naszą zabawę i przestawimy biodra. Barki zostają w miejscu, a my otworzymy miednicę. Jak najbardziej otwieramy bok i wracamy. Ręce przyklejone do maty, wędrują biodra, otwieramy bok
i w drugą stronę. Jak najbardziej otwieramy nasz bok. Ręce i barki zostają praktycznie w tym samym miejscu, a my pracujemy miednicą. Robimy skłon boczny w podporze przodem, po to, żebyśmy nauczyli nasz kręgosłup bezpiecznie i spokojnie otwierać boki ciała. Żeby się przyzwyczaił do tego, że może się otworzyć. Pamiętajcie, że jeżeli czujecie jakiś ból, dyskomfort, to zachowajcie granice ruchu, to swoje granice. Nie przekraczajcie granicy bólu, nie siłujcie się z ruchem. Zróbcie tyle, ile możecie. Wszystko jest w porządku. Ten zakres się będzie otwierał powoli, spokojnie. Nigdzie się nie spieszymy. Przez wiele lat nie robiliśmy takich ruchów, więc teraz nasze ciało potrzebuje trochę czasu, żeby się przyzwyczaić i wrócić do swobodnego ruchu, do radości z ruchu. Wróć do zera, weź głęboki wdech, do brzucha i wydech. Teraz powoli będziemy otwierali naszą klatkę piersiową. Przeniesiemy trochę rotację wyżej w naszym kręgosłupie. Podnieś rękę bokiem w górę i opuść. Podnieś rękę bokiem w górę i swobodnie ją opuść. I zmiana. Otwórz swoją klatkę piersiową, otwórz dłoń jak najszerzej. Pociągnij głowę za ręką, spójrz na swoją dłoń, która jest uniesiona w górę. Poczuj, jak twoja łopatka ślizga się po żebrach. Jak twoja klatka piersiowa otwiera się wraz z oddechem. Poczuj, jak twój kręgosłup się skręca, pozwala ci na coraz głębszy ruch, na coraz większy zakres, na to, żeby twoja klatka się otworzyła coraz mocniej. Postaraj się, żeby twój ruch był płynny, żebyśmy płynnie zmieniali kierunki ruchu, otwierali klatkę piersiową, otwierali nasz kręgosłup. Jeszcze jeden ruch. I powoli wróć. Wdech. I wydech. Teraz jeżeli nie jest to dla ciebie wygodne, jeżeli czujesz nacisk w kolanach, to podłóż sobie coś miękkiego. Ręcznik, poduszkę. Cokolwiek czujesz, że jest dla ciebie dobre. Teraz w tej pozycji unieś obie ręce nad głowę. Złącz palce. I otwórz bok swojego ciała. Weź głęboki wdech. I wydech, wróć do centrum. Wdech, otwórz bok, wyciągnij rękę, wyciągnij ramię, zrób skłon w bok i powoli wróć do centrum. I znowu wyciągnij mocno bok, wciągnij powietrze i wróć do centrum. I znowu otwórz bok, otwórz ramię, poczuj, jak twoja pacha się otwiera i wróć. I jeszcze raz, w drugą stronę. Poczuj, jak tworzy się miejsce, jak tworzy się przestrzeń pod twoją pachą, jak twój bark wychodzi do góry. I w drugą stronę. Mocno wyciągnij i wróć do centrum. I jeszcze raz, skłon w bok, wyciągnij rękę, wyciągnij cały bok. Poczuj, jak się otwiera i wróć. Ostatni raz. Mocno wyciągnij rękę nad głową. Wyciągnij cały bok. I wróć. Opuść ręce. Jeżeli możesz, to zejdź do siadu na piętach. Weź głęboki oddech do brzucha. I wydech. Wdech. Poczuj, jak powietrze wchodzi do twojego brzucha. Jak brzuch się otwiera, robi się coraz większy. I wydech, pozwól mu się zmniejszyć. Z tej pozycji przejdź do podporu na czworaka. I przestaw, postaw do przodu jedną nogę. Zrobimy sobie taki półwykrok. Pewnij się, że jest ci wygodnie, że kolano podparte cię nie uwiera. Złap swoje ręce, może złożyć je modlitewnie. Albo też zgiąć palce. Przełóż łokieć na drugą stronę ciała. Podnieś łokieć.
do góry i weź głęboki wdech. Postaraj się pogłębić rotację jak najbardziej. Otwórz swój kręgosłup. Popracuj z balansem. Poczuj, jak twoje ciało lekko się trzęsie. Jak pracujesz nad tym, żeby utrzymać równowagę. Wraz z wydechem pozwól sobie otworzyć coraz bardziej swój bok. Wejdź w jeszcze głębszą rotację. Poczuj, jak twój pośladek się otwiera. Jak się rozciąga. A jednocześnie twoje mięśnie stabilizujące pracują nad balansem. Odwróć głowę najdalej, jak dasz radę, sięgnij wzrokiem. Spójrz na sufit. Spójrz na przeciwległą ścianę, jeśli dasz radę. I powoli wróć. Oprzyj ręce, tak żeby twoja stopa była pomiędzy dłoni. Cofnij nogę do tyłu. Zmień nogę. Drugą stopę postaw między dłoni. Podnieś ciało do góry. Upewnij się, że jest ci wygodnie na podpartym kolanie. Złóż ręce. Oprzyj łokieć od zewnętrznej strony kolana. I ponownie, wraz z oddechem, postaraj się otworzyć swoją rotację, skręcić kręgosłup coraz bardziej. Wdech i wydech. Jednocześnie pracujesz z równowagą. To jest duży wysiłek dla twoich mięśni centrum, tak zwanego core'u, który ma za zadanie utrzymać nas w linii i pomóc nam pracy przeciwko grawitacji, żeby nasze ciało mogło być wyprostowane, mocne, silne, dumne. I jeszcze jeden wydech. Otwórz mocniej. Poczuj, jak się twoje mięśnie pośladkowe otwierają, jak twoje ciało drży, jak traci równowagę, a jednocześnie utrzymujesz ją. To jest bardzo duży wysiłek dla twoich mięśni centrum. Wygląda to bardzo prosto, ale wcale takie nie jest. I powoli wróć. Postaw dłonie, tak żeby twoja stopa była pomiędzy nimi. Cofnij nogę. Weź głęboki wdech, zrób koci grzbiet. I wydech. Wdech. Przejdziemy do następnego ćwiczenia. Teraz ponownie. Postaw swoją stopę pomiędzy dłoniami. Cofnij swoją miednicę do tyłu. Zadrżyj swoją stopę, tak żeby była aktywna. I powoli z oddechem opuszczaj plecy. Poczuj, jak rozciąga się tył twojego uda. Pamiętaj o głębokim oddechu. Jeśli jesteś w stanie dosięgnąć do palców, to ustabilizuj się w ten sposób. Jeśli nie, oprzyj swoje ręce kolano, o podłudzie. Opuszczaj plecy, zaokrąglij je. Pozwól im się zaokrąglić. Poczuj rozciąganie w tyle uda. Nogi wyprostowanej. Obniż środek ciężkości. Obniż swój pośladek. Pozwól sobie pójść jak najgłębiej. Pamiętaj, żeby to nie wywoływało bólu. Nie walcz z bólem. To ma być rozciąganie, ale nie ma być intensywnie bolesne. Wróć do góry, postaw stopę, postaw dłonie na macie, cofnij nogę i postaw między dłonią i drugą swoją stopę. I ponownie. Wyciągnij nogę przed siebie, zegnij stopę na siebie, weź głęboki wdech, z wydechem opuść plecy, pozwól mi się zaokrąglić. Postaw dłoń na podłudziu. Drugą, jeśli dasz radę chwycić za palce, to chwyć. Jeśli nie, zostań na podłudziu. Oprócz rozciągania tyłu uda, równolegle pracujesz intensywnie z równowagą. Twoje mięśnie próbują utrzymać cię w pionie, walcząc z grawitacją, jednocześnie rozciągając tył uda. A jeśli pamiętamy o oddechu, to dotłumiamy nasze mięśnie mocno rozciągnięte. Pamiętaj o głębokim oddechu. Pozwól sobie zejść niżej.
Poszanuj swoje granice, jednocześnie rozciągając, pogłębiając zakres i powoli wróć. Postaw stopę, postaw dłonie na macie, cofnij nogę do tyłu. Teraz powoli zmień pozycję, przejdź do siadu z podporem tyłem. Zwróć uwagę na to, żeby twoje dłonie ustawić tak, żeby otwierały nam barki, żeby twoje barki były otwarte, żeby klatka mogła wyjść do przodu. Upewnij się, że stopy są stabilnie, a szerokość bioder mogą być troszkę szerzej. Cały stół dotyka maty i teraz powoli unieś miednicę w górę. Otwórz klatkę piersiową, napnij pośladki i powoli zejdź na dół. Jeśli to jest dla ciebie za trudne, jeśli czujesz jakiś ból, zejdź niżej, oprzyj swoje ciało na łokciach i teraz unieś miednicę w górę. Jeśli wolisz poprzedni wariant, zostań z rękoma wyprostowanymi i unieś miednicę w górę. Napnij pośladki mocno i powoli opuść. I jeszcze raz. Mocno napnij pośladki. Poczuj, jak twoje ręce drżą i powoli opuść. Utrzymaj równowagę. Pamiętaj, żeby prowadzić ruch swobodnie, powoli, stabilnie. Nie rzucaj pośladkami o matę. Podnieś wysoko miednicę, napnij pośladki i powoli je opuść. I jeszcze raz, mocno w górę. Napnij pośladki i powoli je opuść. Powtórzymy to jeszcze dwa razy. Do góry mocno. Napnij pośladki i powoli je opuść. I ostatni raz. W górę. Napnij pośladki mocno i powoli je opuść. Teraz przejdź do leżenia na plecach. Opuść swoje ciało poprzez podpór na łokciach. Opuść głowę. Wyciągnij nogi. Weź wdech głęboki. Poczuj, jak krew napływa do twoich rąk. Obserwuj akcję swojego serca. Jak szybko bije. Daj mu chwilę, żeby się uspokoiło. Wraz z oddechem. Poczuj, jak powietrze wpływa do twojego brzucha. Z niego wypływa wraz z wydechem. Teraz wyciągnij obie ręce nad głowę. Popracujemy naprzemiennie, czyli podniesiemy jedną nogę i przeciwną rękę. I odłóż. W ten sposób aktywizujemy mięśnie brzucha, mięśnie skośne, mięśnie proste. Pracujemy też nad naszymi barkami. I to ćwiczenie jest również bardzo wymagające dla naszego układu krążeniowo-oddechowego. Także przyspiesz troszeczkę na przemian. Popracuj ręką, nogą. Poczuj, jak twoje mięśnie brzucha zaczynają się rozgrzewać. Poczuj, jak ciepło wpływa do twojego brzucha. Oddychaj. Powoli odkładaj ręce. Nie rzucaj nimi. Kontroluj całą długość ruchu. Jeszcze jedno powtórzenie. Jesteśmy już blisko końca. I opuść ręce, nogi. Teraz powoli zegnij obie nogi w kolanach. Przyciągnij kolana do brzucha. Otwórz swoje nogi, wyprostuj je. I zrobimy nożyce. Rozszerz nogi i wróć. Poczuj, jak pracują przyśrodkowe mięśnie po przyśrodkowej stronie twojego uda. Otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. Jak najszerzej. A teraz utrudnimy sobie jeszcze. Wyprostuj ręce. Otwórz jednocześnie ręce i nogi. Ręce i nogi. Poczuj, jak pracują mięśnie twojego brzucha. Jeśli jest to dla ciebie za trudne, zegnij lekko nogi i popracuj ze zgiętymi kolanami. Jeśli możesz, wyprostuj nogi i popracuj z prostymi nogami.
Jeszcze kilka powtórzeń. Jesteśmy już bliżej niż dalej. Czujesz, jak twoje mięśnie brzucha zaczynają palić, rozgrzewać się. Oddychaj do brzucha, utrzymaj oddech. I jeszcze dwa razy. Raz i ostatni raz. I powoli zegnij nogi, zegnij ręce. Połóż ręce zgięte na wysokości barków. Wyprostuj nogi, weź głęboki oddech. Rozluźnij ręce, ściągnij je trochę w dół. Otwórz klatkę piersiową, weź głęboki wdech. Pozwól się otworzyć twojemu brzuchowi. Puść powietrze do brzucha. Poczuj, jak twój brzuch rośnie, kiedy bierzesz wdech i wydech. Jak się zapada. Zmień pozycję. Pamiętaj o tym, żeby przejść przez bok, odeprzeć się na ręku. To jest zawsze dobre i bezpieczne dla naszych pleców. Usiądź teraz w siedzie skrzyżnym, jeśli jest to dla ciebie możliwe. Oprzyj dłonie o kolana. Poczuj swój kręgosłup. Ustaw go tak, żeby był w linii środkowej. Weź głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wchodzi do brzucha. I wydech. Wdech. Poczuj, jak twój kręgosłup rośnie. Jak twoja postawa się prostuje. Łopatki się ściągają. I wydech. Rozluźnij. Wdech. I wydech. Rozluźnij. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Mocny wdech. I wydech. Rozluźnij. Jestem ci bardzo wdzięczny za twój czas, za to, że chciałeś tutaj dzisiaj być, że popracowałeś nad swoim centrum, nad siłą, nad stabilizacją, nad tym, żeby twój mózg nauczył się na nowo poruszać swoim ciałem w sposób bezpieczny, bez bólu. Do zobaczenia jutro.